Tracić czasu zacznijmy. Szanowni Państwo, ja nazywam się Michał Majcherczak. W firmie Ericsson jestem odpowiedzialny za dostarczanie szkoleń z zakresu technologii 4G i z zakresu technologii 5G. Parę słów wyjaśnienia, dlaczego w ogóle się spotykamy dzisiaj. Otóż nie tak dawno przeprowadziliśmy badanie łącznie razem z Łódzką Strefą Ekonomiczną oraz Polsko-Skandynawską Izbą Handlu. Pytanie odnośnie wiedzy, odnośnie zaangażowania przyszłego w technologię 5G. O, jest już Marcin z nami, także myślę, że. Super, bardzo przepraszam za kłopoty techniczne. Teraz używam internetu radiowego, więc myślę, że wszystko będzie w porządku, bo też o tym dzisiaj będziemy mówić. Będziemy mówić o technologii 5G, co pewnie Michał już wspomniał, ale będziemy też mówić o tym, jak można wykorzystać ją w przemyśle. W prezentacji mamy kilka części. Właśnie badanie, o którym wspomniał Michał, ale oprócz tego opowiemy Wam o tych najnowszych trendach na świecie. A także opowiemy Wam o praktycznym zastosowaniu 5G. Do czego to 5G w waszych przedsiębiorstwach? To co, Michał, zaczynamy? Jak najbardziej, jak najbardziej. Ja już zacząłem od Dobra. przedstawienia się, także może teraz przejdźmy na ciebie. Super, super. Ja jeszcze tylko szybko dodając o sobie, nazywam się Marcin Sugak i w Ericssonie współpracuję głównie z przemysłem, a także z instytucjami rządowymi w zakresie szczególnie 5G. Jedną z ostatnich inicjatyw, które wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Polsko-Skandynawską Izbą Handlową przedsięwzięliśmy, to badanie przedsiębiorców w zakresie ich oczekiwań dotyczących samego 5G, wiary wdrożenie, tego, do czego potrzebują tego 5G, a także jak zamierzają je w przedsiębiorstwach swoich stosować i czy zamierzają je stosować. Wyniki są bardzo ciekawe. Tak naprawdę okazało się, że przedsiębiorcy, przynajmniej ci biorący udział w badaniu, bardzo mocno interesują się technologiami. Prawie 80% z Was odpowiedziało, że to nie jest obszar, który jest Wam obcy. Ale to, co skłoniło nas do tego webinaru, to tak naprawdę dosyć znaczna ilość odpowiedzi, która sugeruje, że chcecie pogłębić swoją wiedzę z obszaru 5G. No i tym webinarem mam nadzieję, że zaczniemy taki cykl spotkań, które o tym 5G pozwolą Wam dowiedzieć się więcej. To co fajnie było widać w badaniu po Waszych odpowiedziach, teraz patrząc na ten zielony i szary kawałek, to fakt, że zdajemy sobie sprawę, że 5G zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki. Widzi to też rząd, który szacuje, że nasze PKB wzrośnie pomiędzy 3 a 5% dzięki wdrożeniu 5G, a tym samym wzroście innowacyjności i konkurencyjności naszej gospodarki na świecie. No i podobny odsetek z Was uważa, że 5G zwiększy konkurencyjność Waszej firmy. Trudno nam się z tym nie zgodzić. Od dłuższego czasu z Michałem analizujemy sobie rynek tego, w jaki sposób 5G wpłynie na biznes. Robi to też Ericsson. Jest gro materiałów, do których możecie mieć łatwy dostęp, o których trochę powiemy na koniec, ale też dostaniecie je po zakończeniu tego spotkania. Jeszcze taka jedna rzecz, o której chcieliśmy wspomnieć. Czego się boimy w przypadku 5G? Jakby co jest tą barierą przy wdrożeniu technologii? I tutaj odpowiadaliście, że jest to gotowość technologiczna i bezpieczeństwo danych. No, pozwolimy sobie w dalszej części prezentacji trochę wejść w polemikę z tymi stwierdzeniami, ale bardzo fajnie, że to wyszło, no bo przynajmniej mamy podstawy, żeby odnieść się również do tych aspektów. No i teraz, po co nam to 5G? Jakby czym różni się 4G od 5G? Czy to tylko kolejna polepszona wersja technologii, która daje nam wideo wyższej rozdzielczości i możliwość rozmów głosowych wyższej jakości? No niezupełnie. To jest w ogóle technologia, która w dużej mierze została zaprojektowana przez przemysł. To przemysł przyszedł do takich dostawców jak Ericsson, powiedział: słuchajcie, 4G to dla nas za mało, potrzebujemy niższych opóźnień, potrzebujemy urządzeń bardziej efektywnych energetycznie, potrzebujemy możliwości podłączenia większej ich liczby. My chcemy analizować dane w czasie rzeczywistym, chcemy móc reagować na wszelkiego rodzaju zjawiska w naszych zakładach szybciej.
I nie ukrywamy, że to były założenia, które przyświecały wdrożeniu samej technologii 5G. Wsparcie w automatyzacji, w digitalizacji, taka ewolucja cyfrowa przedsiębiorstw, po to właśnie jest 5G i tak naprawdę o tym dzisiaj będziemy opowiadali Wam sporo, sporo więcej. Dokładnie. My się przyglądamy dzisiaj, patrzymy troszeczkę na to 5G faktycznie jako coś takiego hipernowego, coś, co było do tej pory niespotykane. Ja bym powiedział w ten sposób, jeżeli patrzymy od strony technologicznej na 5G, no to możemy powiedzieć, że jest to technologia, która będzie nam rozszerzała możliwości 4G. Ona się zachowuje bardzo podobnie, ona jest zbudowana w sumie bardzo podobnie. Natomiast bardzo ważną rzeczą, bo bardzo często pojawia się takie pytanie, no dobra, ale to dlaczego nie mogę czegoś zrobić w 4G? Ja powiem w ten sposób. Większość rzeczy można zrobić w 4G i 4G będzie siecią wystarczającą. Natomiast Marcin wspomniał o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie tych usługach krytycznych dla biznesu, tam gdzie te opóźnienia muszą być bardzo małe. To jest coś, co do tej pory nie mogło być zrealizowane w obecnych technologiach. No i siłą rzeczy no będziemy z tego korzystać właśnie przy tych usługach krytycznych, które sobie też wyjaśnimy troszeczkę później. Ja jeszcze mam taką jedną sugestię, bo widzę, że tutaj na czacie pada trochę pytań. Zrobimy taki manewr, bo mamy dosyć mało czasu, że ten czat ukryjemy, a zostawimy Wam cały obszar tego Q&A, gdzie możecie zadawać pytania, na które my będziemy w trakcie spotkania od razu Wam odpowiadali, tak żebyście wszyscy widzieli nasze odpowiedzi i pytania innych uczestników. To pewnie sprawniej nam pozwoli te pytania wyłapywać. No dobra, ale teraz nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie opowiedzieli o tym, jaki wpływ sytuacja związana z koronawirusem, z tą pandemią ma na to, jak my się zachowujemy. I Google publikuje takie ciekawe statystyki dotyczące naszej mobilności. Zobaczcie, że świat tak naprawdę mocno się zatrzymał. Jeżeli chodzi o to, jak chodzimy do sklepów, jak poruszamy się transportem zbiorowym, to tutaj prawie 2/3 spadku w porównaniu do sytuacji sprzed koronawirusa. Przestaliśmy chodzić do aptek, prawda? Przestaliśmy chodzić do swoich miejsc pracy. No nasze życie zupełnie się wywróciło. Tak naprawdę teraz większość czasu spędzamy w tej rzeczywistości cyfrowej. Mniej wychodzimy z domu, korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam na pracę i które pozwalają nam na komunikację z innymi ludźmi. Dokładnie tak, ta mobilność, która tu widzimy, no jednak jakoś się ta komunikacja przełożyła. No jeżeli nie jesteśmy w stanie się dzisiaj skomunikować bezpośrednio, no to jednak ta komunikacja cyfrowa naprawdę zyskuje bardzo mocno na wartości, prawda? W szczególności jakaś taka niezawodna komunikacja. Można powiedzieć, że tutaj to, co się wiąże z tą mobilnością, no to jest druga rzecz. Tego, jak właściwie w tym momencie wzrasta ruch w sieci. Marcin za chwilę tutaj może o tym więcej powie, natomiast wszyscy widzimy, co się w tym momencie dzieje w serwisach streamingowych, w jaki sposób te dane są ograniczane tylko i wyłącznie po to, żeby te nasze sieci wytrzymały. To, co widzimy tutaj. Tak. To może takie dane, wrzucę parę danych od naszych operatorów. Zobaczcie, że w sieciach kablowych, i to są świeżutkie dane, bo pierwszy cykl tej prezentacji mieliśmy tydzień temu, posłużymy się tymi samymi danymi, ale mniej więcej sprzed tego okresu one są, o 50% wzrósł ruch w sieciach kablowych. Jeżeli chodzi o ruch głosowy, czyli to jak korzystamy z rozmów telefonicznych za pomocą naszych komórek, 50% w górę. Jeżeli chodzi o w ogóle dane w sieciach, no to tutaj 70% w górę. To mniej więcej dobrze charakteryzuje, jak bardzo zmienił się styl naszej pracy i styl naszej komunikacji z tymi najbliższymi nam ludźmi albo współpracownikami. Są nowe modele biznesowe, które naszym zdaniem no, na stałe zostaną już w naszym życiu. Okazało się, że ta praca zdalna to nie jest taka straszna rzecz, że można być efektywnym, że przy dobrym planowaniu i przy dobrej jakości jakby sieci, która to obsługuje, pozwala nam na niezawodną i skuteczną komunikację, no to jest coś, co ewidentnie dla firmy ma wartość. Dokładnie, dzisiaj widać choćby to doskonale w modelu edukacji, prawda? Wcześniej sieć była w jakiś sposób w godzinach 9-17, no nazwijmy to w miarę odciążona. Dzisiaj to, co głównie generuje nam ruch w sieciach, to jest ruch wideo. No i siłą rzeczy gdzieś na tym wideo troszeczkę te nasze sieci w tym momencie się wykładają. Natomiast ja bym chciał jeszcze jedną rzecz tak troszeczkę oddemonizować, ponieważ
Też bardzo często pojawia się takie podejście, że po co ta automatyzacja, po co ta digitalizacja. No, można powiedzieć, że troszeczkę zawsze jak przed czymś nieznanym jest strach. Natomiast automatyzacja, to o czym teraz mówimy, to nas na 5G nam tak na dobrą sprawę pozwoli. Jest to pewnego rodzaju kontynuacja czegoś, co robimy już jakiś czas temu. Otóż jeżeli prowadzą Państwo biznes ileś tam lat, czy ileś naście lat, zaczynaliśmy od trzymania danych w segregatorach, później przenieśliśmy właśnie te dane do postaci cyfrowej, zaczęliśmy montować jakieś czujniki ruchu, zaczęliśmy montować jakieś inteligentne rozwiązania w naszych budynkach, no jest to jakiś element digitalizacji. W tym momencie właśnie za pomocą tej krytycznej technologii, tych krytycznych usług w sieciach 5G, będziemy mogli tak na dobrą sprawę dużo bardziej efektywnie korzystać z tych wszystkich naszych danych, które do tej pory zebraliśmy. Także jest to naturalna, jest to konsekwencja tej cyfryzacji, digitalizacji, jest to następny krok, który no, musi zostać zrealizowany, żeby gdzieś tą efektywność naszą zwiększyć. Ja jeszcze może pozwolę sobie wspomnieć o tej edukacji zdalnej. Zobaczcie, co się dzieje z dzieciakami. Tak naprawdę okazało się, że uczelnie wyższe w sposób lepszy przystosowane są do tego, żeby tą edukację zdalną świadczyć. Natomiast i licea, i szkoły podstawowe no, mierzą się z nowym wyzwaniem, które niemniej jednak w przyszłości przyniesie znaczne benefity. Nawet wyobraźcie sobie fakt, że mamy dziecko chore, którego nie wysyłamy do szkoły i one mimo wszystko, jeżeli stan na to pozwala, jest w stanie w tych lekcjach uczestniczyć. To też wyzwanie dla nauczycieli, którzy muszą się do tego przystosować i pewnie wszyscy, którzy macie dzieci, doskonale widzicie, że oni też dopiero swoją przygodę z tym światem cyfrowym zaczynają. Dokładnie. Ale pokażemy Wam ciekawą statystykę dotyczącą tego, jak wykorzystujemy my i nasze dzieciaki, jakby te najbardziej popularne komunikatory. Teraz nie wiem, czy dobrze widzicie slajd, bo on jest dosyć zajęty, dlatego może opowiem parę słów. Zobaczcie, jeżeli chodzi o Facebooka, jakby wszędzie na całym świecie mamy go na zielono. Facebook, jeżeli chodzi o ruch przesyłany przez sieć, wszędzie zyska. Europa 50%. To jest naprawdę jakby bardzo znaczne, bo i tak wiemy, że ten komunikator był do tej pory mocno wykorzystywany. Widzimy, że chodzi tutaj i komunikację głosową, i tekstową, natomiast też warto zobaczyć, jak te komunikatory szybko usprawniają narzędzia do tej komunikacji. Prawda? Facebook przy Messengerze, coraz to nowe funkcje, odpowiadają na popyt, który wygenerowała ta sytuacja związana z koronawirusem. Podobnie WhatsApp. Zobaczcie, ponad 100% wzrost w Europie. To samo dzieje się z serwisami streamingowymi, takimi jak YouTube, takimi jak Netflix. One cały czas jakby są przez nas wykorzystywane w sposób bardziej znaczny, a powiedziałbym, że te czerwone kawałki, które tutaj się znajdują, czyli teoretycznie spadki, wynikają z tego, że serwisy te zostały poproszone o to, żeby zmniejszyć jakby jakość przesyłanego materiału, ponieważ tak mocno zaczęliśmy z nich korzystać, tak bardziej znacznie niż dotychczas, że sieci przestały jakby mieć wolne zasoby na to, żeby te wideo przesuwać i te serwisy z jakością zeszły. Dokładnie. I to jakby pomaga nam z nich korzystać. Mhm. Tu jeszcze fajny jeden trend widać, mianowicie tego, jak obecna sytuacja, te wszystkie ograniczenia w poruszaniu się wpływają na typy serwisów, z których tak na dobrą sprawę korzystamy. Bo tak jak możemy sobie zobaczyć, dla Twitterów, dla Instagramów, dla YouTube'ów, czyli tak na dobrą sprawę dla serwisów, które pokazują nam, które informują nas o pewnych zdarzeniach, prawda? No gdzieś widać, że jednak ten ruch spadł. No wprost to wynika z tego, że no jednak nie komentujemy pewnych rzeczy, no, których nie jesteśmy świadkami tak na dobrą sprawę. Prawda? No i teraz, żeby Wam pokazać, że to nie jest tak, że to 5G to jest jakaś pieśń przyszłości. W wielu miejscach na świecie ta sieć już działa. Sam Ericsson ma podpisane 30 kontraktów z operatorami, którzy już uruchomili usługę dla swoich klientów. Łącznie to blisko 90 umów w 17 różnych krajach na 4 kontynentach. Ale to, co tak naprawdę pozwala na najszybsze uruchomienie sieci 5G, to fakt, że my już dawno zaplanowaliśmy jakby fakt ewolucji technologicznej i urządzenia radiowe, które Ericsson dostarcza od 2015 roku, są gotowe do uruchomienia 5G. To nie jest już pojechanie na stację, dołożenie jakiegoś urządzenia, tylko na etapie wykorzystywania pasm LTE do świadczenia usług 5G, bo to jest już technicznie możliwe, możemy skorzystać z istniejącej infrastruktury.
Dlatego jeżeli spojrzymy na fakt, że na świecie mamy 75% populacji w zasięgu 5G i to dalej będzie rosło w najbliższych latach, to bardzo znacznie ułatwia nam wdrożenie sieci 5G, ponieważ LTE jest jakby bazą do jej postawienia. Dzięki temu, według Ericsson Mobility Report, takiego bardzo fajnego, kwartalnego raportu dotyczącego świata i trendów telekomunikacji, który udostępniany jest publicznie i wy też go otrzymacie po tym spotkaniu, jeżeli tylko zarejestrowaliście się z użyciem maila, estymujemy, że do 2024 roku 65% populacji będzie już w zasięgu sieci 5G. No, jakby jest to bardzo, bardzo znaczna liczba i to jest najszybsza tak naprawdę ewolucja technologiczna na rynku telekomunikacyjnym, z jaką do tej pory mamy do czynienia. A sieć wdrożona zostanie nawet szybciej jak sieci LTE. I teraz jak to ma się do abonentów? Żeby nie być gołosłownym, skoro mamy sieci na świecie, to znaczy, że mamy też abonentów. Do końca 2020 roku, głównie w krajach azjatyckich, w Korei i w Japonii, które no, są tutaj pionierami we wdrożeniu sieci 5G, ale także w Szwajcarii, gdzie Swisscom wdrożył ją na powierzchni 90% kraju w sposób bardzo szybki, będziemy mieli 13 milionów abonentów. Do końca przyszłego roku już jest 100 milionów abonentów, natomiast do końca roku 2026 mówimy tu o 2,5 miliardach abonentów. To wynika z kilku kwestii. Po pierwsze, to jest fakt, że jak będziemy wymieniali swoje telefony, to one już będą obsługiwały 5G, czyli jakby ta naturalna ewolucja cyklu życia takiego urządzenia no będzie oznaczała, że jeżeli wspiera 5G, mamy sieć 5G, to wykorzystujemy już 5G do komunikacji, ale oczywiście inne technologie nie znikną. No, LTE jest technologią, która w sposób, powiedziałbym, bardzo zadowalający zaspokaja potrzeby konsumentów i ta technologia będzie z nami przez wiele, wiele lat. Natomiast co, jeżeli chodzi o 2G i 3G? No właśnie, tutaj wydaje mi się, że jednak będziemy podążali takim trendem, że technologia 3G będzie wyłączana wcześniej. No, technologia 3G to była pierwsza technologia, tak na dobrą sprawę, gdzie byliśmy w stanie przesyłać jakieś duże, czy tam większe paczki danych. Natomiast no, porównując tą technologię 3G z technologią 4G, no 4G jest zdecydowanie dużo bardziej efektywne. I teraz co ciekawe, prawdopodobnie na rynku albo u operatorów serwis zostanie... Dalej będzie dostarczany za pomocą częstotliwości 2G. No wynika to wprost z tego, że w dalszym ciągu bardzo duży procent urządzeń w sieciach operatorskich to są urządzenia, które tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie sieć 2G są w stanie obsługiwać. Także operator wyłączając taką sieć na dobrą sprawę pozbawiłby się klientów tak na dobrą sprawę. I słuchajcie, tutaj jeszcze takie może jedno zdanie, mianowicie, bo mamy technologię 2G, 3G, 4G, 5G. Słuchajcie, jeżeli myślimy o wprowadzeniu jakiegoś rozwiązania do biznesu, naprawdę nie zaprzątajcie sobie głowy tym, czy to ma być technologia 2G, 3G, 4G czy 5G. Próbujmy wymyślić to, co chcemy zautomatyzować, a później będziemy dobierali do tego taką technologię, która będzie to w stanie zapewnić przy jak najniższych kosztach tak na dobrą sprawę, bo przecież nikomu nie zależy na tym, żeby dostarczać jakieś rozwiązanie, które no będzie aż nad, powiedzmy. No? Natomiast jeszcze za sekundę coś dodamy o tym sprzęcie, o którym Marcin mówił, o tych 3 milionach sztuk sprzętu, które są dodane, ale to za chwilkę. Zgadza się, ale wcześniej może popatrzmy na to, co się dzieje z danymi. O, tak naprawdę od powiedzmy tego 2010 roku w górę, kiedy technologia LTE stawała się coraz bardziej popularna, no, oszaleliśmy na punkcie wykorzystania danych. Każdy pewnie też na swoim przykładzie wie, ile więcej rzeczy załatwia z wykorzystaniem telefonu, z wykorzystaniem tabletu, również laptopa podłączonego do sieci radiowych, co ma odzwierciedlenie w tym wykresie, który prezentujemy. Natomiast to, co jest tutaj istotne i zresztą padło nawet na czacie już pytanie dotyczące czy 5G pozwoli nam faktycznie tych danych przesyłać jeszcze więcej i więcej, czy się nie zablokuje, no, odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca, ale właśnie dlatego potrzebujemy 5G. Te sieci LTE, jeżeli chodzi o ich pojemność, czy jeżeli chodzi o te parametry dotyczące możliwości przesyłu danych, zaczęły nam się wyczerpywać. 5G jest niejako odpowiedzią na tą dodatkową pojemność i przepustowość sieci, której potrzebujemy.
Bo jak spojrzycie sobie na statystykę tego, co my będziemy z wykorzystaniem tych sieci robili, no to ona wcale tak bardzo pomiędzy tymi latami się nie zmieni. My dalej jakby idziemy w komunikację wideo. Będzie tego coraz więcej, coraz wyższej jakości, natomiast jakby proporcjonalnie do tego, jak my się zachowujemy, wykorzystując tą sieć radiową, to mniej więcej pozostanie na podobnym poziomie. Można powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że przez tą pandemiczną całą sytuację, można powiedzieć, że przenieśliśmy się troszeczkę w przyszłość. Prawda? Na dobrą sprawę my się widzimy, to co się dzisiaj dzieje w sieciach, to jest to, co by się wydarzyło za 5 lat, jeżeli nie mielibyśmy nowej technologii. Bo tak na dobrą sprawę każdego dnia właśnie to, co mówił Marcin, podłączamy coraz więcej urządzeń i te urządzenia wysyłają coraz więcej danych, więc siłą rzeczy mamy coraz mniej zasobów dla siebie. Prawda? Dokładnie. I teraz patrząc na to, jak my zachowujemy się per poszczególny użytkownik pojedynczej karty SIM, czyli czy mamy ją w swoim tablecie, czy mamy ją w swoim smartfonie, no to też widzimy, jak na przestrzeni najbliższych lat to szybko będzie i dynamicznie rosło. Oczywiście jakby Ameryka Północna, do tego Europa Zachodnia rosną najbardziej dynamicznie, ale nie ukrywajmy, że my jako Europa tutaj centralna, no również jakby nie stoimy w miejscu, bo dzisiaj wykorzystując mniej więcej 7-8 gigabajtów danych, no wzrośniemy do tych gigabajtów blisko 25, więc to też jest trzykrotne zwiększenie jakby ilości zużytych danych per użytkownik na przestrzeni naprawdę niewielu lat, naprawdę 4, 5, 6, 6 lat. No ale reagują też na to operatorzy i tu Michał może wspomnij parę słów o takich strategiach operatorskich, bo przecież też dla operatora pracowałeś. Dokładnie, znaczy dzisiaj widzimy doskonale, no zamawiając jakikolwiek telefon, jakąkolwiek ofertę u operatora, no zdajemy sobie doskonale sprawę z różnych pakietów danych. No, jeżeli ktoś twierdzi, że mało korzysta z danych, z zasobów internetu, no to taki pakiet 1-2 giga jest najczęściej spotykany, powiedzmy. Ktoś, kto jest takim najbardziej średnim użytkownikiem, takim najbardziej powszechnym, to jest właśnie coś w granicach tych 7 giga, o których mówił Marcin, że dzisiaj to mamy. I można powiedzieć, że ta strategia, no jakby nie było, z każdym kolejnym rokiem operatorzy zdają sobie sprawę, że będziemy tych danych wysyłać. Natomiast kolejną rzeczą, która powiedzmy spowoduje, że my z kosztami zostaniemy na bardzo podobnym poziomie, jest to, że każda nowa technologia powinna nam obniżać cenę za gigabajt danych. Także to, że widzimy tutaj, że powiedzmy w 5G będziemy wysyłali tych danych faktycznie 3 razy więcej, jak powiedział Marcin, no nie świadczy absolutnie o tym, że ceny pójdą w górę, bo tak jak powiedziałem, mówiliśmy, no technologię wprowadzamy po to, żeby gdzieś te koszty jednak obniżać. Tak, to też widać po cenach abonamentów u operatorów, którzy te usługi już do sieci wprowadzili, bo jak spojrzymy na Swisscom i zresztą możecie sobie wejść na stronę internetową i zobaczyć, ile kosztuje taki abonament, to nie odbiega to cenowo od samej technologii LTE. Więc po prostu cena per gigabajt ze względu na ogromną pojemność tej sieci, ona będzie spadała. Ale teraz, żeby też wam uzmysłowić, że to wszystko się dzieje, spójrzcie sobie na zakres telefonów, które na naszym rynku są już dostępne, może bardziej na rynku, powiedziałbym, azjatyckim i na rynku amerykańskim, teraz wchodzącym do Europy, ale one już są. Tak naprawdę za chwilę pojawią się w Polsce, jak tylko operatorzy uruchomią sieci 5G. I mówię znowu, podkreślając, tym naturalnym cyklem życia produktu będziemy wymieniali nasze urządzenia na nowe, wspierające już 5G. Na tym rysunku za chwilę pojawi się też iPhone i sami wiemy, jaki to będzie miało wpływ na liczbę urządzeń, które mogą korzystać z sieci 5G. Marcin, jak mówisz, bo pojawiło się pytanie o Apple'owską słuchawkę, a skoro byłeś przy telefonach, to może rozwiń troszeczkę ten temat, jak to tak. U Apple wygląda. Tak, Apple'a jeszcze nie mamy z dwóch powodów. Jeden dotyczy faktu, że oni sobie jako dostawcę chipsetu wybrali firmę Intel, która jednak tego chipsetu dla nich nie wyprodukowała, więc trochę więcej czasu zajęło im porozumienie się z Qualcommem. Teraz to porozumienie jest już osiągnięte, więc myślę, że w przeciągu najbliższych miesięcy, może kwartału pojawi się na rynku iPhone. Dokładnie. No i teraz przechodząc może bardziej do tej części przemysłowej, żebyście nie myśleli, że to tylko te smartfony i tablety, ale posłuchali też czegoś, co bardziej dotyczy waszego przemysłu.
liczba tych urządzeń podłączonych do sieci będzie rosła w sposób bardzo dynamiczny. Szacujemy, że do końca 2025 roku 25 miliardów urządzeń będzie już podłączonych do wszelkiego rodzaju sieci radiowych. Jednak tym najbardziej dynamicznie rosnącym obszarem no są urządzenia, które będą podłączone do sieci takiej komórkowej. A to ze względu na ewolucję i dostępność standardów, które pojawiają się na rynku. I tutaj mówimy o takich dwóch rzeczach. Mówimy tutaj o czymś, co nazywa się masywne IoT i Michał będzie opowiadał o tym więcej. To są takie dwa, pewnie już wielu z Was znane standardy, Narrowband IoT oraz Cat-M, które pozwalają nam na korzystanie z urządzeń, które przesyłają niewielką ilość danych, ale są w stanie na przykład długo wytrzymać na baterii. Prawda? Kilka lat na baterii przy Narrowband IoT dla urządzenia, które od czasu do czasu wysyła nam dane, no to jest coś, czego wcześniej nie mogliśmy zrobić. Jeżeli mamy urządzenia, które tych danych wysyłają trochę więcej i chcemy też zapewnić im mobilność, na przykład jakieś urządzenie w fabryce, które się porusza albo jest przesuwane, no tutaj możemy też wykorzystać technologię Cat-M, która takie możliwości nam daje. Natomiast to, co jest też clue w zakresie wdrożenia 5G, no to jest przede wszystkim to Broadband IoT, czyli takie, które potrzebuje już porządnej ilości danych do przesłania, no i Critical IoT, gdzie jakby te charakterystyki wykorzystania sieci są bardzo krytyczne z punktu widzenia jakby działalności procesu, produkcji. Musimy zagwarantować jakby SLA na poziomie, które poniżej zadanych parametrów nie zejdzie, ponieważ ta usługa mogłaby się w sposób negatywny odbić na albo to przemyśle, albo nawet na życiu ludzkim, jeżeli mówimy o tych sieciach mission critical, ale o tym opowiemy trochę więcej. I teraz, co się dzieje w Polsce? Tak naprawdę w Polsce, i też było już pytanie dotyczące tego tematu, jesteśmy na etapie aukcji na to takie pasmo stricte pod 5G, to pasmo C. Aukcja została wstrzymana na czas koronawirusa. Domyślam się, że to ma dać operatorom parę więcej miesięcy na jakby odpowiedź na ten zwiększony popyt z naszej strony na usługi, jakość tych usług telekomunikacyjnych. Natomiast oczekujemy, że ta aukcja dojdzie do końca. Polska dosyć na tle Europy dosyć sprawnie poradziła sobie z rozpoczęciem tej aukcji, więc trzymamy kciuki, żeby ona się zakończyła, ale to, że ta aukcja się nie zakończyła, nie oznacza, że my nie możemy z 5G albo nie będziemy mogli za chwilę korzystać, bo patrząc na to, co Ericsson robi w Polsce z operatorami, mamy tutaj kilka kwestii. Mamy projekt z Playem w Legionowie, gdzie jako jeden z pierwszych trzech operatorów na świecie Play wraz z Ericssonem uruchomił taką usługę, która się nazywa Ericsson Spectrum Sharing. I ona de facto pozwala na już istniejących pasmach częstotliwości wykorzystywać zarówno 4G, jak i 5G. W zależności od tego, jakie urządzenia, czy 4G, czy 5G łączą się do sieci, no ten taki feature software'owy pozwala dynamicznie alokować potrzebne zasoby dla tych urządzeń, żeby one mogły z dobrodziejstw tej technologii korzystać. Bardzo fajnym projektem, myślę, że najbardziej zakrojonym na skalę Polski, no to jest to, co robimy z Polkomtelem. To jest przygotowanie już technologiczne ich sieci w największych miastach do tego, żeby również na pasmach LTE uruchomić 5G. Miejmy nadzieję, że niedługo ta usługa też będzie dla Państwa dostępna. Mamy też fajny projekt z Playem. Zresztą sam miałem okazję z tego skorzystać, ponieważ kilkanaście stacji w Warszawie na Powiślu i na Ochocie pozwalała nam jako pierwszym testować możliwości tej sieci. No i akurat jako, że mieszkam na Ochocie, to ze swojego mieszkania mogłem takim smartfonem już się trochę pobawić i siedząc w domu osiągałem 700-800 megabitów na sekundę. Jak wyszedłem na balkon, to tych megabitów było 100-200 więcej. Także to są naprawdę już potężne przepustowości, które zaspokoją te nasze potrzeby nie tylko użytkowników takich B2C, ale też przemysłu. No ale teraz jakby co my też zrobiliśmy jako Ericsson, nie tylko z operatorami, ale też z innymi podmiotami, które naszym zdaniem są kluczowe, jeżeli chodzi o jakby budowanie czy maksymalizowanie tej wartości z 5G. Co zrobiliśmy z przemysłem, co zrobiliśmy z naszym regulatorem? No i w 2018 roku powstał taki program 5G dla Polski, którego
Członkiem jest Ericsson, również inni dostawcy, wszyscy operatorzy, również uczelnie wyższe, w tym obecna tutaj Politechnika Łódzka. W ramach tego programu, w ramach też unijnej inicjatywy, trzeba było wybrać pierwsze miasto 5G. Tym miastem będzie Łódź, tym miastem jest już Łódź. No jak tylko to się wydarzyło, to też stwierdziliśmy, że to, czego najbardziej potrzebuje teraz ten cały ekosystem 5G, no to jest wiedza i też dlatego dzisiaj tak licznie się spotykamy, bo patrząc jest tutaj 100 osób na tym spotkaniu. Zaczęliśmy rozmowy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i wspólnie doszliśmy do wniosku, że fajnie by było zrobić taki program transferu wiedzy, takim, że oni opowiadają nam o sobie, my opowiadamy im o technologii, o tym, jak zrobiono to w innych krajach i wspólnie próbujemy jakby zaadresować temat tego 5G, tego podejścia takiego z różnych perspektyw. To się bardzo, bardzo fajnie sprawdziło. Tutaj Urząd Komunikacji Elektronicznej zresztą rok później przeszedł z nami kolejny taki transfer wiedzy. No ale z tym wszystkim, jak już porozmawialiśmy i Łódź została wybrana miastem 5G, no, trzeba było jakby porozmawiać z przemysłem. No skoro Łódź, no to Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która zresztą, nie wiem czy wiecie, ale jest jakby jedną z najbardziej innowacyjnych stref świata, jedną z najbardziej przyjaznych stref małym i średnim przedsiębiorstwom, więc no jakby to sama przyjemność pracować z ludźmi, którzy są tak otwarci na nowe pomysły i technologie. I tutaj ten transfer wiedzy znowu doszedł do skutku, znowu rok później zrobiliśmy kolejną edycję i on polegał na tym, że my tłumaczyliśmy benefity dla przemysłu, a strefa tłumaczyła nam, czego przedsiębiorcy potrzebują, czego szukają, jak oni tego szukają, w jaki sposób można byłoby to sfinansować. Jakby wynikiem tych dwóch streamów są tak naprawdę dwa ciekawe projekty. I dzisiaj tak bardzo na nich nie będziemy się skupiać, ale chciałbym o nich wspomnieć. Jeden to jest Centrum Kompetencji 5G na Politechnice Łódzkiej, jest w ramach takiej europejskiej inicjatywy Digital Innovation Hub, gdzie małe, średnie, duże przedsiębiorstwa, administracja publiczna, ale również mikroprzedsiębiorstwa będą mogły przyjść na Politechnikę i potestować sobie 5G, porozmawiać o tym z ekspertami, też poszukać jakichś konkretnych zastosowań dla swojej działalności. Drugą rzeczą jest S5, akcelerator technologii 5G, w ramach którego dla dużych przedsiębiorców z łódzkiej strefy ekonomicznej szukamy 40 mniejszych firm, 40 startupów, które przez 3 miesiące pokażą, co chciałyby zrobić w zakresie tego 5G, a później z nich wybierzemy 20, które dostaną do 550 tysięcy na wdrożenie swojego use case'u z partnerem przemysłowym w oparciu o sieć 5G. No, jest to unikalny program nie tylko na skalę europejską, na skalę światową, także on trwa, nabór startupów się zakończył. Także możecie już z niecierpliwością czekać na efekty. Myślę, że jak spotkamy się tutaj za rok, to będziemy już chwalili się tym, co mali i mikro przedsiębiorcy byli w stanie wykombinować z tym dużym przemysłem. Dokładnie. Ja bym tutaj jeszcze... No teraz... No, nie, proszę, proszę, kontynuuj. Nie, no teraz chciałem powiedzieć, że opowiemy o tym praktycznym wykorzystaniu. Opowiedzieliśmy trochę o trendach, opowiedzieliśmy o tym, jak to wygląda na świecie, jak to wygląda w Polsce, jakie mamy możliwości też, jeżeli chodzi o współpracę z tym łódzkim ekosystemem, jak fajnie zostało to wszystko zaplanowane i też dobrze działa. No a teraz jakby przechodzimy do tego mięsa, o którym tutaj głównie opowie wam Michał, o tym, jakie są zastosowania dla tych technologii. Także Michał, oddaję ci głos. Dzięki i teraz tak. Jeszcze chciałbym nawiązać dosłownie w dwóch zdaniach do tego poprzedniego slajdu o tym, co Marcin opowiadał odnośnie całych transferów wiedzy. Można powiedzieć, że od jakiegoś czasu zmienia się troszeczkę odbiorca takich szkoleń, mianowicie no jeszcze kilka lat temu czy kilkanaście lat temu głównie to były firmy ściśle z zakresu telekomunikacyjnego, operatorzy różnego rodzaju, natomiast no, to było główne grono odbiorców takich szkoleń. Dzisiaj widzimy, że coraz więcej tych szkoleń będzie biznesowych. I teraz z czego to wynika? Jednym z takich ciekawych projektów, w których uczestniczymy jako Ericsson razem z naszym partnerem, jest budowa sieci prywatnych dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, dla ich misji pokojowych, tak na dobrą sprawę.
No i tutaj możemy powiedzieć, znaczy mogę powiedzieć coś takiego. Widać było doskonale, jak w trakcie tego całego transferu wiedzy u osób, które były zaangażowane w budowanie tej sieci, pojawiały się coraz to nowsze pomysły. Pomysły takie, które powiedzmy my jako osoby, które nie stoją bezpośrednio przy tej pracy, nie uczestniczą w codziennej pracy, czy to przedsiębiorstwa, czy to właśnie takiej misji pokojowej, nie jesteśmy do końca świadomi, co jest potrzebne, może w ten sposób. Natomiast naprawdę podczas transferu wiedzy było widać, jak pomysły same pączkują, jak te pomysły same się pojawiają i to takie pomysły, których my byśmy nie byli w stanie, myślę, samodzielnie wymyślić. Stąd taki transfer wiedzy jest naprawdę rzeczą bardzo kluczową. Natomiast kolejną rzeczą, którą taki transfer wiedzy jest w stanie rozwiać czy troszeczkę poprawić, jest wyjaśnienie, a właściwie troszeczkę uspokojenie i poopowiadanie o tych barierach, które mogą opóźniać, czy problemach, które mogą opóźniać wprowadzenie technologii 5G. I na początku było właśnie takie pytanie, że praktycznie 80-70 parę procent z nas ma takie obawy związane właśnie ze szkodliwością tego promieniowania, prawda, z bezpieczeństwem naszych danych. No to są jakby nie było dwa takie najważniejsze punkty, jeżeli wprowadzamy nową technologię. Słuchajcie, to jeżeli mówimy o szkodliwości promieniowania, fale radiowe, te, które występują w 5G, to są dokładnie te same fale, może troszeczkę inne częstotliwości, natomiast to są fale mikrofalowe, fale, które znamy i które badamy tak na dobrą sprawę już od dziesiątek lat. Do tej pory nie znamy żadnych badań, nie ma żadnych badań tak na dobrą sprawę, które by wprost wskazywały, że ta technologia jest w jakikolwiek sposób szkodliwa. Dlatego no, opierając się na naukowym podejściu, nie mamy dzisiaj absolutnie żadnych podstaw, żeby twierdzić, że ta technologia jest w jakikolwiek sposób niebezpieczna. Natomiast jeżeli mówimy o bezpieczeństwie danych, słuchajcie, to jest też bardzo, bardzo, bardzo ważna kwestia, natomiast ona nie jest tutaj największym problemem, nie jest największą barierą, z racji tego, że też zaraz powiemy o tym, że nasze bezpieczeństwo to jest coś, o co dbamy od samego początku, już tak na dobrą sprawę od etapu projektu. Także dosłownie w dwóch zdaniach o tym za chwilę powiem. Natomiast taką najważniejszą rzeczą płynącą powiedzmy z tego slajdu jest troszeczkę według mnie odwrócenie tych procentów. Jak dla mnie i tak jak rozmawialiśmy z Marcinem, największym problemem właśnie dzisiaj, który powoduje opóźnianie we wprowadzaniu tej technologii 5G, jest tak na dobrą sprawę coś, co tu jest wymienione praktycznie na końcu, czyli ten brak pomysłów biznesowych na wykorzystanie tej technologii. I to jest właśnie znowu coś, do czego nawiązujemy przy tym transferze wiedzy. Jeżeli będziemy w stanie wskazać, jeżeli będziemy w stanie pokazać tak na dobrą sprawę, co ta sieć potrafi, uwierzcie mi, naprawdę szybko znajdziecie do tego wykorzystanie tej technologii w waszym biznesie. Słuchajcie, to jest właśnie to bezpieczeństwo. Tak jak powiedziałem, o bezpieczeństwie myślimy już na samym etapie projektowym. Myślimy o tym, jak unikać ryzyko, jak ewentualnie zwalczać. Jeżeli już coś się wydarzy, to jak mamy z tym tak na dobrą sprawę walczyć. Można powiedzieć tak, bezpieczeństwo jest to, jakby nie było, najważniejsza sprawa. Ono jest, to też nie jest żaden wymysł, powiedzmy, Ericssona. Takie bezpieczeństwo jest wypracowywane przez grupy standaryzacyjne, w których pracuje, tak na dobrą sprawę, tysiące osób i w tych tysiącach osób są zarówno dostawcy sprzętu, są operatorzy telekomunikacyjni i jest tak na dobrą sprawę biznes, prawda? Biznes, który właśnie przychodzi i mówi, że ja potrzebuję sieci 5G do tego i do tego, ale to musi być bezpieczne. I tutaj możemy sobie pomyśleć, jak duże firmy myślą o tej technologii 5G, co duże firmy myślą o tej technologii 5G. Dokładnie, tu można nawet wskazać parę przykładów. No, wszyscy wiemy, że bezpieczeństwo dla tych największych koncernów jest krytyczne i jest weryfikowane na wskroś, no ale spójrzmy na kontrakt Ericssona z Audi, z Daimlerem, z tymi jakby najbardziej zaawansowanymi wielkimi producentami, gdzie to bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet. I tutaj, no, biorąc pod uwagę, że oni tak naprawdę przyłączają się na sieci 5G ze standardów, które wykorzystywali dotychczas, no to trudno o lepszy dowód na to, że te sieci są no naprawdę, naprawdę zabezpieczone z użyciem najwyższych standardów. Nie było jeszcze tak bezpiecznej sieci jak 5G. Od samego początku standaryzacji, o tym zresztą, co wspominał Michał, aspekt bezpieczeństwa podlegał dyskusjom i jakby jest w obszarze standardu 5G. Michał, to może do use case'ów.
Jasne, jasne, do brzegu. Słuchajcie, pytanie jest takie, jaka branża tak na dobrą sprawę najbardziej zyska na wprowadzeniu tego 5G? My tutaj mamy jakieś takie badanie, które pokazuje teoretyczny, potencjalny wzrost przychodów w różnych branżach. No i tak jak tutaj patrzymy, no branża produkcyjna, prawda? Energetyczna, widzimy też branża rolnicza, zdrowia, transportu, no to są jakieś takie rozrywki, to są branże, które w tym momencie my patrzymy, spodziewamy się, że tam jednak będzie najwyższy wzrost. Natomiast znowu, jak poznamy, jak zobaczymy, co ta technologia tak na dobrą sprawę pozwala, ja bym powiedział, że każdy jeden biznes, każda jedna technologia, każda jedna branża jest w stanie z tego coś zyskać. I tak jak tutaj widzimy, tak na dobrą sprawę, każda branża może potrzebować troszeczkę czegoś innego. Tutaj mamy tak na dobrą sprawę cztery rzeczy wypunktowane, natomiast można powiedzieć, że z grubsza usługi w sieciach 5G będą się dzieliły na te trzy rodzaje. Masywne IoT, krytyczne IoT i to, co mamy w lewym górnym rogu, czyli tak na dobrą sprawę rozszerzenie tych naszych możliwości internetu szerokopasmowego, czyli to, co mówimy, że skoro dzisiaj nam się sieć przytyka, no to teoretycznie 5G, która tej pojemności ma dużo więcej, no będzie mogła, będzie w stanie żyć. Ostatni punkt, który tutaj widzimy, to jest tak zwany ten gigabajt przez radio. Słuchajcie, to jest, można to nazwać, że to jest część troszeczkę tego naszego internetu szerokopasmowego. Do tej pory mówiliśmy, że jeżeli chcemy mieć świetną jakość, no to musimy sobie podłączyć firmę światłowodę. A? Tylko, że no słuchajcie, no też światłowód nie dojdzie do każdego miejsca. Jeżeli już dojdzie, to też czasami wprowadzenie, czy tam koszty wprowadzenia takiego rozwiązania światłowodowego są zbyt duże. A dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć, że zarówno tak samo przez radio, jak i przez światłowód jesteśmy w stanie przesyłać usługi krytyczne dokładnie w ten sam sposób. I słuchajcie, tutaj właśnie mamy takie wyszczególnione dwa podejścia do tych naszych różnych usług IoT, internetu rzeczy. Jedno to jest tak zwane to właśnie podejście krytyczne, to jest coś nowego. To jest coś, czego w sieciach 4G, z racji tego, jak te sieci 4G są zaprojektowane, nie jesteśmy w stanie tego używać. Natomiast praktycznie całe masywne IoT, czyli te nasze inteligentne sieci z milionami czy miliardami czujników, to będą sieci, które spokojnie mogą wykorzystywać technologię 4G. Tutaj widzimy takie główne punkty, które są najważniejsze dla tych dwóch technologii, czyli dla usług krytycznych, jak można się spodziewać, są to bardzo małe opóźnienia, jest to bardzo wysoka niezawodność, olbrzymia pojemność sieci, natomiast przy masywnych urządzeniach, no skoro będziemy ich mieli miliardy, no to chcemy jak najbardziej minimalizować koszty, jak najmniej energii zużywać, prawda, i to się tak na dobrą sprawę do tego sprowadza. Słuchajcie, bo znowu może się pojawić taka myśl, że no dobra, ale to co ja mam wprowadzić, 4G czy 5G? Jeżeli będę chciał, załóżmy, wprowadzić do swojej firmy, do swojego biznesu jakieś rozwiązanie krytyczne, powiedzmy na przestrzeni 3-4 lat, to mogą być jakieś rozwiązania rozszerzonej rzeczywistości, to mogą być jakieś rozwiązania z wirtualną rzeczywistością, właśnie wspomagające pracę czy tam pozwalające na pracę, na interfejs pracy człowiek-maszyna. Tak na dobrą sprawę, do tego wszystkiego będzie potrzebne nam krytyczne IoT. Ale nie wstrzymujcie się, tak na dobrą sprawę, właśnie z automatyzacją waszej sieci. Jeżeli w tym momencie mamy jakiś pomysł, jak jesteśmy w stanie zautomatyzować takie najbardziej masywne IoT, zróbmy to masywne IoT. To, co Marcin mówił wcześniej, nasz sprzęt jest przygotowany do tego, żeby to 5G dźwignąć. Nawet jeżeli w tym momencie zaimplementujemy sobie taką sieć 4G z takimi rozwiązaniami masywnymi, za te 3 lata wystarczy, że dołożymy tylko i wyłącznie jakieś oprogramowanie, a tak na dobrą sprawę praktycznie na tym samym sprzęcie będziemy w stanie realizować usługi krytyczne. Także jest to pewnego rodzaju... jak to powiedzieć ładnie? No jest to pewnego rodzaju 5G jest konsekwencją 4G. No w którymś momencie zobaczymy, że te usługi krytyczne będą potrzebne, natomiast mówię, no nie wymaga to od nas jakiegoś wstrzymywania czy zastanawiania się ta sieć czy ta sieć. Jesteśmy w stanie realizować jedno i drugie na tym samym sprzęcie, tak na dobrą sprawę. Tak, i też pamiętajcie, że w waszych fabrykach, jeżeli macie linie produkcyjne, to nie jest tak, że wy będziecie teraz decydowali 4G czy 5G. Ericsson pracuje też z takimi firmami jak ABB, jak General Electric, z największymi dostawcami tych komponentów, po to, żeby już w ich nowej generacji rozwiązań te sieci 5G zaimplementować. Także nie myślmy 4G czy 5G, raczej zastanawiamy się, jakiego zastosowania my potrzebujemy.
Sieci za chwilę z nami będą, więc nie ma co marnować czasu, tylko trzeba zastanowić się, gdzie poszukać jakby efektywności operacyjnych, procesowych, gdzie być może produktowych. Prawda? Trochę tych zastosowań jest. No, bardzo to jest ciekawe zagadnienie na dłuższą rozmowę i będziemy w tym zakresie też mieli profilowane szkolenie, na które Was zaprosimy. Lecimy, Michał, dalej, bo zostało nam już też niewiele czasu, więc tak troszeczkę przyspieszam. Dobra, to słuchajcie, no tutaj tak na dobrą sprawę kilka przykładów tych właśnie trzech podstawowych rodzajów usług. Dostęp szerokopasmowy i tak na dobrą sprawę dostęp szerokopasmowy no jest już dzisiaj realizowany w sieciach 4G. Natomiast to, co nam pozwala, na co nam pozwoli 5G, to jest właśnie obniżenie tych opóźnień. Tak na dobrą sprawę takimi najbardziej popularnymi usługami właśnie tego internetu szerokopasmowego będzie tak zwana rozszerzona i wirtualna rzeczywistość. No jedno jest troszeczkę inne od drugiego, prawda? Jedno nas przenosi gdzieś teoretycznie w jakieś wyimaginowane miejsce, drugie pozwala nam nakładać na rzeczywisty obraz jakieś dodatkowe informacje, co może być bardzo fajnie wykorzystywane w fabrykach, w sprawdzaniu procesu produkcyjnego, przy bezpieczeństwie, przy wszystkim. Słuchajcie, dlaczego w takim razie nie możemy z tego skorzystać, z takiej rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości w sieci 4G? Znowu wracamy do tego, co mówił Marcin i te usługi krytyczne o tych bardzo niskich opóźnieniach, żebyśmy mogli oszukać nasz mózg, że właśnie gdzieś jesteśmy w jakiejś rozszerzonej czy wirtualnej rzeczywistości, bardziej wirtualnej, to te opóźnienia w sieci muszą być rzędu tam 3-5 milisekund. W sieciach LTE mamy te opóźnienia rzędu 20-25 sekund, stąd jest to niemożliwe. Jakbyśmy teraz mogli skoczyć następnego, następne będziemy mieli masywne IoT. Na masywne IoT to to, co powiedzieliśmy. Nie zależy nam tutaj tak na dobrą sprawę na żadnej jakości. Zależy nam na tym, żeby podłączyć jak najwięcej urządzeń, jak najniższym kosztem i żeby jak najefektywniej wykorzystywać te zasoby, czy to radiowe, czy energetyczne, jakie tak na dobrą sprawę mamy. Ja zawsze powtarzam taki najbardziej pospolity przykład, który może właśnie zostać zastosowany w rolnictwie. W rolnictwie może być zarówno usługa krytyczna, jak i masywna. Natomiast no jeżeli mamy jakieś pole, które mamy wyładowane czujnikami i któryś z tych czujników w którymś obszarze naszego pola przyśle nam informację, że coś się z tą ziemią dzieje niedobrego, jakichś pierwiastków się za dużo pojawia, cokolwiek. No słuchajcie, jeżeli tutaj będziemy mieli opóźnienie nawet 10 sekund czy 20 sekund, prawda, w tej transmisji, to ta ziemia nam się nie zepsuje raczej przez 20 sekund. No mimo wszystko dostaniemy tą informację, ale no opóźnienia nie są na tyle krytyczne, że my musimy coś z tym zrobić natychmiast. Natomiast jeżeli rozmawiamy o usługach krytycznych, no tutaj jednak te opóźnienia i ta niezawodność jest najważniejsza. No to sobie, słuchajcie, możemy to bardzo szybko wyobrazić w ten sposób, że mamy samochód autonomiczny czy półautonomiczny. Prawda? Jeżeli tutaj mielibyśmy opóźnienia pomiędzy naszą siecią a naszym samochodem rzędu 5-10 sekund, no to otrzymalibyśmy komendę hamowania, no to spowodowalibyśmy wypadek. To jest ta podstawowa różnica pomiędzy tymi usługami masywnymi i krytycznymi. Także każda sieć tak na dobrą sprawę to może być miks tych rozwiązań i to z pewnością będzie miks tych rozwiązań. Natomiast mówię, no zastanówmy się, czego tak na dobrą sprawę potrzebujemy. Być może nie potrzebujecie usług krytycznych w swojej sieci, więc nie ma sensu na taką inwestycję. Być może spodziewacie się, że to będzie za 3-5 lat, a teraz macie jakiś pomysł na masywne IoT, zróbmy masywne IoT. Natomiast krytyczną usługę wprowadzimy za te 3 lata, prawda, już naprawdę dużo, dużo niższymi kosztami. Słuchajcie, to tak jeszcze szybko kończąc, no mamy taką informację, jakie obszary byłyby tutaj priorytetowe. Powiedzmy tak, no tutaj też się nie do końca zgodzę z tą kolejnością, natomiast znowu to wynika troszeczkę z tego, że ta technologia 5G no jest troszeczkę inna, prawda, od tej technologii 4G, będzie bardziej taka spersonalizowana. Natomiast ja bym powiedział tutaj, że takie obszary priorytetowe z mojego punktu widzenia to jest zdecydowanie ograniczenie kosztów operacyjnych, to jest wzrost naszych możliwości produkcyjnych i bardziej gdzieś tam właśnie celowanie w nowych klientów, w nowy rynek usług. Natomiast wyższe standardy, usprawnienie komunikacji wewnętrznej, nowe możliwości w zakresie marketingu, ja bym bardziej zakładał, że jest to konsekwencja właśnie tego, że jesteśmy na przykład w stanie ograniczyć koszty. Jeżeli jesteśmy w stanie ograniczyć koszty, no to na przykład możemy więcej poświęcić na promocję, do której też zresztą możemy użyć tego 5G i na przykład przeprowadzać, nie wiem,
różnego rodzaju webinary w wirtualnej rzeczywistości. I już tak naprawdę kończąc, co najbardziej przemawia za możliwie szybkim wdrożeniem technologii 5G. I powiem tak, że tutaj zgadzamy się z tym. To najważniejszą rzeczą, jakby nie było, będzie to wzrost konkurencyjności, właśnie możliwość dostarczania nowego rodzaju usług. No, jest to jakby nie było pewnego rodzaju prawidło. No, jeżeli nie walczymy, jeżeli nie próbujemy naszej konkurencyjności wynosić na jakiś wyższy poziom, no to gdzieś niestety może nam się to odbić czkawką, tak bardzo kolokwialnie mówiąc. Przepraszam, Michał, że ja trochę mniej teraz uczestniczyłem, ale było tyle pytań, że starałem się odpowiadać. Jasne, jasne. Natomiast ostatni slajd już dzisiejszej prezentacji. Chcieliśmy wam pokazać, jak odpowiadaliście na pytanie, czy w swojej strategii na najbliższe lata zakładacie wykorzystanie 5G w rozwoju przedsiębiorstwa. No i tutaj odpowiedzi są, powiedziałbym, trochę uzależnione od wielkości przedsiębiorstw. Te, które są większe, wykazują trochę większą skłonność do tego, żeby chcieć tą technologię wykorzystać. Natomiast nie ukrywam, że i dzisiaj, i na kolejnych spotkaniach będziemy też chcieli przekonać te firmy mikro i małe do tego, żeby jednak dosyć chętniej podeszły do wykorzystania 5G w swojej działalności, bo będziemy mieli coraz więcej takich przypadków wykorzystania technologii, którą będzie można zastosować również w waszych przedsiębiorstwach. I to by było na tyle tak naprawdę od nas. Mamy jeszcze 2 minuty. Tak naprawdę chciałem tylko przypomnieć o tym, że ci, którzy się zarejestrowali, dostaną prezentację i dostaniecie też Ericsson Mobility Report. I zaraz po długim weekendzie wyślemy informacje o takich bardziej tematycznych webinarach dotyczących poszczególnych aspektów. Pewnie zobaczycie tam nie tylko Michała i mnie, ale jeszcze parę innych osób od nas. Zależy tam też na tym, żebyście odpowiedzieli na parę pytań, zaraz, które się wyświetlą, żebyśmy też rozumieli, czy to jest coś, w czym wyrażacie chęć uczestniczyć. I co, Michał, my chyba ze swojej strony bardzo wam dziękujemy za tą godzinę. Życzymy wam długiego weekendu. Super, że tylu z was znalazło dzisiaj czas, żeby do nas dołączyć i mam nadzieję, że z każdym następnym spotkaniem będziemy dalej już od tej pandemii. Dokładnie. Dziękujemy ślicznie i do zobaczenia ponownie niebawem, mam nadzieję. Maria, jeszcze jeżeli moglibyśmy tylko prosić o ankietę. O, super.